W dzisiejszym filmie zobaczymy. Putin gotowy do rozejmu z Ukrainą. Jest stanowisko Kremla. Życzenia od NATO zbulwersowały Finów. Poszło o świętego Mikołaja. Kamuflaż na froncie może być zabawny. Ważne, by był skuteczny. Miliardy od Niemiec dla Ukrainy. 100% większy budżet. Skazańców w Brazylii pilnują gęsi. Psy poszły w odstawkę. Niemcy wiedzą więcej. W Polsce dojdzie do prowokacji. Ksiądz wywołał oburzenie. Zabrał z szopki Józefa i wstawił drugą kobietę. Potrzeba matką wynalazków. Wyrzutnia BMW robi furorę na froncie. Wigilia jak z koszmaru. Setki pracowników z zatruciem. Zapraszam do oglądania. Putin gotowy do rozejmu z Ukrainą. Jest stanowisko Kremla. Na łamach jednego z największych amerykańskich dzienników opublikowany został tekst pod tytułem Putin po cichu sygnalizuje, że jest otwarty na zawieszenie broni w Ukrainie. Obecna sytuacja jest najdogodniejszym momentem na osiągnięcie porozumienia w sprawie zaprzestania działań wojennych na Ukrainie, twierdzą rozmówcy The New York Times. Autorzy, powołując się na źródła zbliżone do Kremla oraz amerykańskich urzędników, przekonują, że prezydent Rosji poważnie myśli o zawarciu rozejmu. Według rozmówców sygnały wysyłane są z Kremla od początku września. Władimir Putin chce zakończyć działania militarne od momentu udanych działań ofensywnych Ukraińców w północno-wschodniej części kraju. Prezydent Rosji, namawiany przez bliskich współpracowników, byłby gotów zaakceptować obecne zdobycze terytorialne. On naprawdę jest gotowy zatrzymać się na obecnym stanie, podaje źródło na łamach The New York Times. Artykuł wywołał poruszenie w mediach na całym świecie. W sprawie publikacji głosy zabrał sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Zdaniem rzecznika rzekoma chęć rozmów pokojowych to stwierdzenie błędne w swojej koncepcji. Rosja jest nadal gotowa do negocjacji, ale tylko po osiągnięciu swoich celów, stwierdził Pieskow w rozmowie z TASS. Wcześniej głos w sprawie możliwych rozmów pokojowych zabrał Władimir Putin. W trakcie konferencji prasowej oświadczył, że na Ukrainie zapanuje pokój tylko wtedy, gdy wojska Federacji Rosyjskiej spełnią wszystkie cele zakładane w specjalnej operacji wojskowej. Mowa przede wszystkim o obaleniu obecnego rządu i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz uzyskania neutralności Ukrainy w stosunku do Unii Europejskiej i NATO. Życzenia od NATO zbulwersowały Finów. Poszło o świętego Mikołaja. Oddział wojsk NATO stacjonujący w fińskiej Laponii przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. W zimowym kamuflażu żołnierze na skuterach śnieżnych i nartach wybierają się do lasu po choinkę. Tak rozpoczyna się tegoroczny świąteczny klip Sojuszu Północnoatlantyckiego. Gdy żołnierze dekorują choinkę, do ich bazy zbliża się Mikołaj. Wartownik weryfikuje tożsamość gościa na podstawie wydanego w języku angielskim prawa jazdy z widniejącym adresem North Pole. Następnie przepuszcza go dalej. Według fińskiej tradycji prawdziwy Mikołaj ma swoje biuro w Rovaniemi na kole podbiegunowym, ale jego dom to lapońskie wzgórze Korvatunturi za kręgiem polarnym, a nie biegun północny. Korvatunturi jest oddalone o około 500 km na północny wschód od Rovaniemi i leży na granicy z Rosją. Czyli od 4 kwietnia, odkąd Finlandia została przyjęta do NATO, także na granicy wschodniej Sojuszu. Dziennik Iltalehti pisze, że świąteczne życzenia od NATO i zamieszanie wokół Mikołaja mogły zbulwersować niektórych Finów. Ale na przykład według Szwedów Mikołaj mieszka na północy ich kraju. Kamuflaż na froncie może być zabawny. Ważne, by był skuteczny. Wojna zmusza żołnierzy do coraz większej kreatywności. Walczący zarówno po stronie Rosji, jak i Ukrainy szukają i testują różne sposoby, by chronić siebie oraz sprzęt bojowy. W sieci nie brakuje zdjęć z frontu, na których można dostrzec różnego rodzaju kamuflaż, dostosowany zwykle do pory roku i ukształtowania terenu. Stosowany jest z reguły przez strzelców wyborowych oraz zwiadowców. Wojenne innowacje nie przestają zaskakiwać. Jedna z ostatnich modyfikacji, której zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych, przywodzi na myśl ogromnego włochatego mamuta. Pod tą osłoną znajduje się rosyjski samochód dostawczy UAZ-452, znany również pod nazwą Buchanka. Internauci komentują, że nietypowe maskowanie przypomina pojazd z filmu Głupi i Głupszy z Jimem Carreyem, a także ten, którym poruszał się Scooby-Doo.
Produkcja tego pojazdu, będącego połączeniem terenówki z mikrobusem, rozpoczęła się w 1965 roku w fabryce w Ulianowsku. Jego największą zaletą jest to, że może pracować na słabej jakości paliwie. Niezawodny silnik z Japonii i pancerna konstrukcja podwozia sprawdzają się na najgorszych drogach, których w Rosji nie brakuje. Pojazd został zaprojektowany w czasach Związku Radzieckiego jako wielozadaniowy transporter do przewozu zarówno osób, jak i towarów. W Polsce kojarzy się go raczej z głębokim PRL-em, kiedy to był jednym z niewielu dostępnych modeli samochodów. Buchanki służyły za pojazdy sztabowe, karetki, wozy rozpoznania, a nawet tak zwane trupiaki. Poza armią radziecką z ich możliwości korzystały wojska całego Układu Warszawskiego. Podczas gdy inne marki postawiły na wygląd, komfort i nowoczesność, UAZ-452 konsekwentnie trzyma się sprawdzonego wykonania i mechanicznych rozwiązań. Być może dlatego od blisko 60 lat znajduje się w ofercie marki UAZ i jest prawdopodobnie najdłużej produkowanym samochodem dostawczym na świecie. Miliardy od Niemiec dla Ukrainy. 100% większy budżet. Od agresji Rosji na Ukrainę państwa zachodnie wspierają Kijów finansowo i militarnie. Tymczasem zgodnie z budżetem na 2024 rok Niemcy zwiększają środki na wsparcie wojskowe dla Ukrainy o 100%, informuje Ośrodek Studiów Wschodnich. Ponadto nie jest wykluczone dalsze rozszerzenie pomocy. Niemcy wysłały na Ukrainę nowy pakiet pomocowy. Między innymi obejmował 3 Gepardy, 10 dronów Vector, 2 pojazdy dla Straży Granicznej i tyle samo do usuwania min. 8 ciężarówek Zetros, 2 holowniki, 5 naczep i 2 systemy AMPS. Wcześniej minister obrony Niemiec Boris Pistorius zasugerował, że jego kraj podwoi pomoc wojskową dla Ukrainy do 2024 roku do 8 miliardów euro. W listopadzie poinformowano, że Hein Mittel otrzymał od rządu niemieckiego zamówienie na dostawę na Ukrainę około 100 tysięcy sztuk amunicji do moździerzy kalibru 120 mm. Dostawy powinny rozpocząć się wkrótce i trwać przez kolejne 2 lata. Ambasador Niemiec na Ukrainie Martin Jager powiedział, że Niemcy dostarczą siłom zbrojnym Ukrainy 2 kolejne systemy obrony powietrznej Iris-T. Niemiecki przemysł obronny jest zainteresowany długoterminowymi relacjami z waszym krajem. Nasze wsparcie skoncentrowane jest na obronie przeciwlotniczej. Są to Gepardy, Iris-T i Patriot. Do końca bieżącego roku planowane jest zaopatrzenie sił zbrojnych Ukrainy w 2 kolejne systemy przeciwlotnicze Iris-T. Zgodnie z przyjętym budżetem na rok 2024 Niemcy zwiększyły środki dla Ukrainy z planowanych 4 do 8 miliardów euro. To jednak nie wszystko. Niemiecki rząd nie wyklucza dalszego rozszerzenia pomocy w przyszłym roku, co oznaczałoby zawieszenie tzw. hamulca długu w budżecie federalnym. Projekt budżetu musi zostać jeszcze przegłosowany przez niemiecki parlament, podaje Ośrodek Studiów Wschodnich. Ponadto Berlin posiada dodatkowe środki w wysokości 10,5 miliarda euro na zaciąganie zobowiązań na potrzeby wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Zobowiązania te będą realizowane w następnych latach. Niemcy od początku wojny wydały ponad 5,5 miliarda euro na pomoc Ukrainie. Skazańców w Brazylii pilnują gęsi. Psy poszły w odstawkę. Władze więzienia São Pedro de Alcantara w stanie Santa Catarina na południowym wschodzie Brazylii zaangażowały gęsi do pilnowania tego zakładu karnego o zaostrzonym rygorze. Gęsi szybciej niż psy podnoszą alarm w razie zagrożeń. Według brazylijskich mediów, między innymi telewizji Globo oraz radia Arari FM, powołujących się na władze aresztu, stado gęsi żyjące na terenie okalającym więzienie sprawuje się znacznie lepiej niż wykorzystywane tam wcześniej do pilnowania obiektu psy. Zaletą ptaków jest między innymi cichsze zachowanie nocą, unikanie kopania dołków, a także szybsze reagowanie na zagrożenia i ostrzeganie w sytuacji wystąpienia realnego niebezpieczeństwa. Władze brazylijskiego zakładu karnego, który odmówił podanie liczby gęsi strzegących więzienia, potwierdziły, że ptaki zostały wprowadzone stopniowo na teren okalający areszt. Kilka lat temu, jak sprecyzowano, pojawiła się pierwsza para skrzydlatych zwierząt. Gęsi są uzupełnieniem naszego systemu bezpieczeństwa. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia ze strony tych zwierząt, podała cytowana przez brazylijskie media dyrekcja więzienia. Sprecyzowała, że w celu zapewnienia komfortu gęsiom władze aresztu wybudowały niewielkich rozmiarów staw. Niemcy wiedzą więcej. W Polsce dojdzie do prowokacji. Niemcy głośno komentują zamieszanie wokół zmiany układu sił na politycznym froncie sąsiadów.
zwracają uwagę, że to, co obecnie dzieje się w Polsce, wywołuje historyczne oburzenie wśród polityków i zwolenników PiS. Według Niemców, którzy w ostatnich latach nie mieli zbyt dobrych stosunków z partią Jarosława Kaczyńskiego, przebudowa Polski będzie trudna, bo lista błędów w dwóch kadencji poprzedniej władzy jest długa. PiS przeprowadziło restrukturyzację państwa polskiego w kluczowych obszarach. Czyniąc to, nie tylko osłabiło demokrację, ale także wszczęło spór z Unią Europejską, dotyczący wielomiliardowych płatności, który trwa do dziś. Nowy polski premier Donald Tusk objął urząd, obiecując odwrócenie tych zmian. Ale jak może tego dokonać, samemu nie łamiąc reguł? Zastanawiają się dziennikarze niemieckiego Welt, wskazując, że ingerencje rządu PiS w wymiar sprawiedliwości stanowiły główną przyczynę wszczęcia postępowania przeciwko Polsce przez Komisję Europejską. Partia uzyskała wpływ na powołanie sędziów i prokuratorów poprzez zmiany w prawie, a Trybunał Konstytucyjny przestał być neutralny. Czytamy w artykule. Niemieccy dziennikarze zwracają uwagę na uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego, na czele którego stoi Julia Przyłębska, nazwana przez Niemców powierniczką lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. Podobnie zresztą jak większość pozostałych sędziów konstytucyjnych orzeka na korzyść PiS. Do tego dochodzi kwestia tzw. sędziów dublerów, a także wydanych przy ich udziale werdyktów z ostatnich kilku lat. Nowy rząd nie ma możliwości zastąpienia tych sędziów bez łamania prawa. Trybunał Konstytucyjny będzie więc nadal orzekał w duchu partii PiS, twierdzi Welt, wyliczając, że 9-letnia kadencja większości sędziów Trybunału wygaśnie najwcześniej za 3 lata. Według niemieckiej prasy PiS przekształcił media publiczne w kanał partyjny, pozbywając się wieloletnich dziennikarzy i obsadzając na czele stacji swojego człowieka. Liberalni dziennikarze musieli odejść, przyszli zwolennicy partii. Skutek: manipulacyjne doniesienia służące interesom partii, prawie zupełnie pozbawione opozycji czasu antenowego, ataki na przeciwników politycznych. Twierdzą dziennikarze Welt i wskazują, że teraz ci sami ludzie, którzy kilka lat temu pozwalniali dziennikarzy, głośno krzyczą o łamaniu konstytucji, gdy to samo robi rząd Donalda Tuska, odwołując całe kierownictwo nadawców publicznych. Zmiany wywołały histeryczne oburzenie wśród polityków i zwolenników PiS. Przedstawiciele partii zajęli pomieszczenia w stacji, a przed gmachem TVP obywatele protestowali przeciwko Tuskowi i na rzecz wolnych mediów. Prezydent Andrzej Duda, polityk bliski PiS, również skrytykował to posunięcie, nazywając je anarchią i naruszeniem konstytucji, przypomina Dziennik. Welt zwraca uwagę, że nowy rząd dokonuje zmian w wielu obszarach, nie tylko w mediach publicznych. Wymienia zwolnienia dyrektorów i menedżerów w instytucjach państwowych, między innymi w służbach specjalnych i agencji antykorupcyjnej w kraju. Według dziennikarzy Welt w Zjednoczonej Prawicy powstaje obecnie nowy mit ofiary, a Donald Tusk może zostać oskarżony o represje i polowanie na czarownice. Ogólnie rzecz biorąc, rząd musi uważać, aby cała sprawa nie wyglądała jak polowanie na czarownicę. Represje w telewizji publicznej doprowadziły już do powstania wpis nowego mitu ofiary, a członkowie tej partii mówią już o zamachu stanu i dyktaturze, podsumował Welt. Tym samym zwrócił uwagę na uprawnienia prezydenta Andrzeja Dudy, który pozostanie na stanowisku do 2025 roku i może zablokować każdą ustawę przy pomocy prawa weta. A to według dziennikarzy może stanowić problem również w innych obszarach. Ksiądz wywołał oburzenie. Zabrał z szopki Józefa. Wstawił drugą kobietę. Szopka w jednym z włoskich kościołów wywołała oburzenie. Nowonarodzonego Jezusa wychowują w niej dwie kobiety. To pomysł lokalnego księdza. Tą sceną chciałem pokazać, że rodzina nie jest już tylko tradycyjna. W naszych parafiach widzimy coraz więcej dzieci z nowych typów rodzin, które istnieją i są częścią naszego społeczeństwa, podkreślił ksiądz. Duchowny przekazał, że jego stanowisko jest zbieżne z nauką papieża Franciszka. Słynna na całe Włochy instalacja znajduje się w kościele w prowincji Avellino, godzinę drogi od Neapolu. Duchowny jest znany ze swoich liberalnych poglądów i sympatii dla przedstawicieli wszelkich mniejszości. Potrzeba matką wynalazków. Wyrzutnia BMW robi furorę na froncie. Rakietowy model BMW to innowacyjny pojazd stworzony przez Ukraińców, służący do odpierania Rosjan. Jest to projekt niezwykle oryginalny. W przeszłości obserwowaliśmy już urządzenia rakietowe wykonane z przestarzałych pick-upów.
Niemniej jednak wykorzystanie takiego sedana stanowi zupełnie nową koncepcję. BMW pełni służbę w 137 Batalionie Obrony Terytorialnej Ukrainy, aktywnego w obszarze Bachmutu. Żołnierze udostępnili nagranie przedstawiające ostrzał pozycji rosyjskich we wsi Kliszczyjówka. Większość osób rozpoznaje pojazd jako starszy model BMW z serii 7. Na pojeździe zainstalowano wieloprowadnicową wyrzutnię zdolną do wystrzeliwania kilku pocisków o kalibrze 122 mm, zgodnie z charakterystyką systemów BM21 Grad. Z nagrania wynika, że pociski są odpalane za pomocą zdalnego mechanizmu, połączonego z wyrzutnią kablem. Rakietowy model BMW zdolny jest do wystrzelenia jedynie niewielkiej liczby pocisków, aby zachować względną stabilność konstrukcji i uniknąć uszkodzeń. Pomysłowe konstrukcje przypominające sceny z postapokaliptycznych filmów często znajdują zastosowanie w jednostkach, które mogą być odsunięte na boczny tor w kwestii zaopatrzenia w nowoczesną broń, takie jak Wojska Obrony Terytorialnej po stronie ukraińskiej czy jednostki separatystycznych republik po stronie rosyjskiej. Ich powstanie ma na celu maksymalne wykorzystanie dostępnego sprzętu w warunkach ograniczonych zasobów. Wigilia jak z koszmaru. Setki pracowników z zatruciem. Ponad 700 pracowników Airbus Atlantic dostało zatrucia pokarmowego po kolacji wigilijnej zorganizowanej przez pracodawcę. Źródło wirusa nie zostało jeszcze zidentyfikowane. Według lokalnych władz sanitarnych przyczyna tkwi w którymś z zaserwowanych podczas kolacji posiłków. Tymczasem pracownicy wskazują na rodzaj sera. Rzeczniczka prasowa firmy Airbus Atlantic zapewniła, że żadna z chorych osób nie wymagała hospitalizacji. Regionalna Agencja Zdrowia prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia masowego zatrucia pracowników i wprowadzenia odpowiednich środków zapobiegawczych. Francuski dziennik West France dowiedział się również, że podczas kolacji zaserwowano ponad 3000 posiłków. Nie wiadomo, jakie dokładnie potrawy były tego dnia w menu. Airbus Atlantic jest filią europejskiego konsorcjum Airbus, największego na świecie producenta samolotów. Firma działa w 5 krajach i zatrudnia łącznie 15 tysięcy pracowników. W imieniu redakcji Wiadomości Dziś życzymy Państwu spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!